Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będę miał dla Was rozpakowanie gadżetu, ciekawego gadżetu od firmy Mediatek, który służy do podłączania dysków twardych do komputera poprzez USB. Jest to coś takiego, nazywa się to MT5100. Jest to po prostu przejściówka plus zasilacz, dzięki której możemy podłączyć trzy rodzaje dysków w trzech różnych standardach, starszych i nowszych, do komputera. Czyli przykładowo został nam jakiś stary dysk, nie mamy żadnej kieszeni obudowy, a chcemy to sobie podłączyć, bądź mamy kilka różnych dysków w domu, wtedy taki gadżet na pewno bardzo się Wam przyda. Dzisiaj rzucimy okiem, jak to jest wykonane, jakie ma funkcje. Ceny sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. No cóż, w tej chwili patrzymy na zestaw bardzo praktyczny. Jest to zestaw połączeniowy Connection Kit do dysków SATA i IDE, pozwalający skorzystać z tych dysków poprzez port USB. Mamy USB 3.0, co jest ogromną zaletą. Szybki transfer danych oczywiście przez to złącze będzie. Kompatybilność dyski SATA i IDE 2,5 i 3,5 cala. Mamy też tutaj informacje plug and play, beznarzędziowy montaż tych dysków. Mamy jakiś backup, ale to dokładnie się dowiemy, o co chodzi już do testów. Mamy jeszcze tutaj kilka takich przykładowych ilustracji oraz też właściwości. Zgodności mamy SATA 3, SATA 2, SATA 1, IDE, dyski 40 i 44 pinowe, czy takie standardowe i takie laptopowe, jak dobrze pamiętam. Mamy transfer danych do 5 giga, do 480 mega i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są to prędkości maksymalne, raczej na żadnym dysku tego nie uzyskam, testy pokażą. Interfejs USB 3.0, oczywiście kompatybilny z 2.0, nawet z 1.0, nie ma z tym problemów. Obsługa dysków 2,5 i 3,5 cala. Możliwość równoczesnego podłączenia dysków. Aha, chyba chodzi o to, że możemy na przykład podłączyć sobie dysk na IDE i dysk na SATA. No cóż, spróbujemy. Wtedy system powinien widzieć po prostu dwa dyski na USB. No cóż, przetestujemy. Cztery diody, przełącznik on-off, beznarzędziowa instalacja, zasilacz do dysków 3,5, czyli na Molexa pewnie coś będzie i zgodność z systemami Vista 7, 8 i pewnie 10 też. Otwieramy kartonik i zobaczcie, samo urządzenie jest niewielkie. No, urządzenie jest to bardziej taka przejściówka, dość zaawansowana. Tutaj mamy wejście chyba na 40-pinowy IDE, czyli taką tą grubą taśmę, jak się podłączało kiedyś do komputerów. Do tego osobno potrzebujemy zasilania. Tu chyba mamy 44-pinowy, czyli ten laptopowy. Nie widziałem nigdy na żywo takiego dysku, ale widzę, że te tutaj otwory są mniejsze, więc te styki też musiały być mniejsze. No i wejście SATA od razu już z zasilaniem. No i tutaj mamy USB 3.0, zasilanie sieciowe oraz tutaj chyba będzie 12-woltowe właśnie na zasilanie tych dysków starszych typu IDE. Nazwa urządzenia, logo producenta i kontrolki power, czyli zasilanie i który dysk mamy podłączony, to powinno się też to świecić. Przetestujemy oczywiście. Natomiast co jeszcze ciekawego? Jest i przewód USB 3.0, taki dość krótki, z 30 cm pewnie. Następnie mamy nic innego jak zasilacz sieciowy, taki dość duży. I tutaj mamy zakończenie. Mamy też włącznik, wyłącznik w postaci takiego prostego pstryczka, ale ok, zawsze dysk możemy sobie zatrzymać. No i mamy to, czyli przejściówkę. Molex oczywiście jest elementem zasilania tych starszych dysków. O, zobaczcie, troszkę to rozlatane, ale nie szkodzi. W każdym razie będzie to wyglądało tak, że jak podłączymy sobie dysk na IDE, chociażby taki stary, to podłączając to mamy transfer danych, natomiast trzeba go zasilić. I zasilimy go w ten sposób, już jak to idzie, tak. Ok, w ten sposób to wchodzi. I tutaj jeszcze damy zasilanie do tego dysku na Molexie. Więc pomyślane dobrze. Nie pamiętam teraz, z której strony jest tutaj na Molexie zasilanie. Czy z tej, bo jak z drugiej to będzie ciężko dojść. Mam nadzieję, że producent o tym pomyślał. Natomiast jak to do tego dysku... Też może być różnie. No nic, przetestujemy, zobaczymy. Trzeba to po prostu przymierzyć. Na pewno będę miał dyski na SATA
i zwykły mechaniczny i SSD, i będę miał też na szczęście dysk na IDE, tym 40-pinowym, więc sobie to sprawdzimy. Pamiętajcie, cenę tego gadżetu sprawdzicie w opisie filmu. Wygląda na bardzo przydatny, mam nadzieję, że też takie się okaże. Natomiast zapraszam Was też na inne filmy na kanale. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!